Cześć wszystkim. Tutaj wam na przykładzie po prostu mojej pomyłki, która trafiła się przy cięciu drzew, przy obcinaniu na przykład w tym przypadku jabłonki. Uciąłem sobie drzewko, które kilka lat temu zostało zaszczepione. Tutaj widać zaszczepienie, zabliźnione. Tu już gałązka praktycznie mogła mieć w tym roku owoce, bo miała już poczki kwiatowe. Ale mówię, uciąłem gałąź dosyć sporą z tamtej jabłonki. I zostało mi po prostu na ziemi takie coś. Dopiero później, jak już sprzątałem, kapnąłem się, że po prostu odciąłem konar, który został zaszczepiony. I chcę to po prostu zobaczyć, rozerwać to teraz, bo i tak już nic z tego nie będzie. Chcę to rozerwać i zobaczyć, jak potrafiło zabliźnić tą ranę. Jest ostrość? Dobra, teraz próbujemy to rozerzeć na ziemi. Ostrość chwyć, przyciśnij to, żeby było ostre. Jest ostrość? I teraz próbujemy to rozerwać. O, trzyma się. Dosyć muszę po prostu siłę użyć. Ale taką siłę, którą użyłem, to zwykłą gałąź też by od po prostu oderwał. Więc po prostu zabliźniło pięknie, zalało. I po prostu już ta gałązka prawdopodobnie, jeśli by to się przyjęło, to po prostu ona by już po prostu miała zalane. Ona by jeszcze się z tej strony zalała. By zalało ranę całą. Ale mówię, bardzo ładnie się zrosła. Z tego jeszcze spróbujemy zrobić w tym roku zaszczepki z tych gałązek, bo to szkoda będzie. Ale mówię, na tą chwilę była moja pomyłka, nieuwaga. No co zrobić? Szczęście się takie błędy, bo to szkoda po prostu naszej pracy. Dzięki za uwagę. Ryszard z tej strony. Ale trzymało się nieźle, nie?